Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo cieplutko. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do poznania minerału, kamienia niezwykłego. Niezwykły kamień, bardzo, bardzo rzadki kamień szlachetny, jakim jest larimar. Larimar pochodzi w zasadzie z jednej, jedynej kopalni na Dominikanie, bliziutko Morza Karaibskiego, nad Morzem Karaibskim, tam się go wydobywa, jedne miejsce na świecie. Jego nazwa pochodzi, jakby składa się z dwóch członów, czyli Lari, zdrobnienie od imienia córki Mendeza Larisy, i Mar, czyli po hiszpańsku znaczy morze. Posiada on przepiękny, błękitny kolor z domieszką bieli, widzicie na zdjęciach. Przepiękny minerał. Jest jednym z najdroższych kamieni na świecie, tak jak czaroity, czy mołdawity, lub złoty topaz. I właśnie ze względu na te swoje właściwości, które posiada, niezwykłe, bardzo, bardzo silne wibracje, ta cena jego jest wysoka ze względu na unikatowość, rzadkość występowania. Ostatnio gdzieś przeczytałam właśnie, że jego wydobycie w każdej chwili może się już zakończyć, ponieważ jest to jedyna kopalnia i może zostać zamknięta, a dzieje się tak dlatego, że ostatnio właśnie ten drogocenny minerał stał się bardziej znany, bardziej popularny. Ale póki co, kochani, jeszcze jest dostępny, więc cieszmy się nim i nabywajmy. Jest też często właśnie podrabiany właśnie dlatego. I należy, tutaj przestrzegam wszystkich, że należy zwrócić baczną uwagę na to, od kogo, z jakiego źródła kupujemy taki kamień, taki minerał. To jest bardzo ważne, bo wówczas po prostu, jeżeli będzie podrobiony, oszukany, on nie da nam tego, nie będzie działał w ten sposób, jaki byśmy chcieli na nasze ciało, naszą duszę. Larimar, kochani, jest kamieniem mistycznym. Zwany jest kamieniem Atlantów, jest kamieniem duchowym. Pozwala on nam spojrzeć na wszystko, co nas otacza, jak również na nas samych, z innej zupełnie perspektywy. On łączy z wyższą wiedzą, świadomością. Pomaga rozwinąć zdolności paranormalne, takie jak jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie czy chociażby telepatię. On pomaga również nawiązać głębszy kontakt z naszym zwierzęciem mocy czy rośliną mocy. O roślinach mocy wspomniałam w poprzednim słuchowisku, o roślinach, o dewach, aniele pasiflory. Już niedługo, kochani, część druga będzie, bo dostałam ostatnio właśnie mnóstwo już wiadomości, listów od Was, że czekacie. Bardzo się cieszę. Lada moment się już ukaże druga część. Ale wracając do larimaru. Mówi się o nim, że uśmierza bóle, uzdrawia ciało i ducha oraz uświadamia. Pomaga nam usunąć blokady i ograniczenia. Pomaga nam odkryć swoje powołanie, cel naszej duszy. Ułatwia kontakt z siłami anielskimi i pomaga nam również znaleźć tą drugą połowę, przyciąga miłość, jeżeli chodzi o sferę uczuciową, miłości. Polecany jest również dla osób zajmujących się handlem, ponieważ przyciąga klientów, jak również finanse. Ze względu na swoją barwę, widzicie na zdjęciach, piękną barwę błękitną, białą, on wycisza, uspokaja, leczy depresję i stany lękowe. Napełnia miłością i harmonią. Jest idealny dla wszystkich nerwusków, osób zestresowanych, tak bym powiedziała, że mają problemy emocjonalne również, ponieważ on wycisza. Jeżeli chodzi o właściwości takie typowo w zasadzie lecznicze, to jest to niezwykły minerał, ponieważ on pobudza organizm do samoleczenia. On jakby niejako nas zmusza do tego, do przekazania nam tej wiadomości, że tak naprawdę to wszystko zależy od nas, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Pomocny jest również w alergiach, zwłaszcza dla osób uczulonych na kurz, roztocza, albo w tych chwilach pory roku, kiedy wszystko się pyli, kichamy, prychamy, więc idealny jest larimar. Również pomocny jest przy bólu gardła, w anginach ropnych, zwykłych i tak dalej, chorobach uszu. Harmonizuje pracę wątroby i żołądka, bardzo jest pomocny. Larimar oddziałuje na czakrę, zwłaszcza krzyżową i czakrę szyi. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o czakrę szyi, on usuwa przede wszystkim te blokady energetyczne w obrębie szyi i głowy, ale również w klatce piersiowej.
Moi kochani, żeby każdy kamień zadziałał na nasze ciało, naszą duszę, powinniśmy nosić go, jeżeli posiadamy w formie wisiorka czy bransoletki, bezpośrednio na ciele około 2 godzin. Możemy również medytować oczywiście, czyli możemy kłaść, trzymać w dłoni, możemy kłaść na splocie słonecznym, bardzo wskazane. Larimar również jest kamień medytacyjnym, jak najbardziej do medytacji. Ale te 2 godziny to jest takie, jakbym powiedziałabym, średni czas, ponieważ każdy kamień, nie tylko larimar, musi on połączyć się z naszą aurą i głębiej. Jego energia, jego siła, jego wibracja musi połączyć się z pamięcią komórkową. To nie jest takie za pstryknięciem palców, pstryk i w ciągu minutki już jesteśmy uzdrowieni, lepiej się czujemy. On musi zadziałać, potrzebuje na to troszeczkę czasu. Także musimy o tym pamiętać. Moi kochani, zapraszam Was do mojego sklepiku. Tam znajdziecie te kamienie, Larimar znajdziecie. 100% naturalny, bezpośrednio przywieziony do Dominikany. Znajdziecie go w 2 kategoriach w sklepiku. Jedna kategoria to są talizmany i amulety. I te Larimary są przeze mnie zaprogramowane, połączone z Waszą aurą. Natomiast druga kategoria to są kategoria kamienie i biżuteria. Tam nabędziecie taki larimar bez programowania, ale oczywiście oczyszczony i 100% naturalny. Zapraszam Was bardzo, bardzo do poznania tego minerału, jak również innych minerałów. Pozdrawiam Was cieplutko i świetliście. Wasza Lastomina.